Dobry wieczór. Proszę Państwa, od wielu lat obserwuję to, co się dzieje w internecie, jeżeli chodzi o różnego rodzaju cudotwórców, ludzi, którzy odkryli medycynę i znają odpowiedzi na wszystkie rzeczy, i dla których rzeczywistość jest bardzo prosta, zero-jedynkowa, i praktycznie, tak jak widzę, na stronach internetowych są w stanie rozwiązać wszystkie problemy. Ostatnio zaintrygował mnie pewien facet, który pojawia się w taki dosyć specyficzny sposób. Całą jego twarz widać na ekranie. Mówi takim językiem, jakby odkrywał super tajemnice, do których w jakiś tam sposób dotarł i je odkrył. I tylko on jest tą osobą, która potrafi wam te tajemnice przekazać. Oczywiście za tym idzie sprzedaż pewnego rodzaju produktów, oczywiście przeklinanie, tak żeby się stać bardziej przyjaznym, bardziej normalnym facetem. No i takie hasło: po co bierzecie statyny? Obniżają poziom witaminy D. Wow! Słuchajcie, o statynach to pisaliśmy na łamach Akademii Pacjenta wielokrotnie, zachęcam wszystkich. Natomiast powiem szczerze, pierwszy raz w życiu słyszę, że statyny obniżają poziom witaminy D. Jeżeli ktoś mówi wam takie rzeczy, to po prostu opowiada bzdury i kropka. Proszę Państwa, statyny to są leki generalnie bezpieczne. Nieprawdą jest, że trzeba je stosować u wszystkich. Nieprawdą jest, że jest jeden poziom cholesterolu złego, który kwalifikuje pacjentów do leczenia tymi lekami, bo to bardzo zależy od kontekstu klinicznego. Nieprawdą jest, że trzeba podawać osobom starszym i że podajemy to osobom starszym. Mamy badania, które pokazują, że u pacjentów niskiego ryzyka sercowo-naczyniowego w podeszłym wieku stosowanie statyn wcale nie przynosi jakichś istotnych korzyści, i tak dalej, i tak dalej. W osobnym spotkaniu parę uwag poświęcę na temat norm, ale jeszcze raz, bardzo proszę, statyny naprawdę nie obniżają poziomu witaminy D. Trzymajcie się.